Siemaneczko kochani, witam was na moim kanale. Ja jestem Marta i dzisiaj przychodzę do was testem naszego BB Creamu. BB Air BB Cushion był w ostatnim holu zakupowym. Tak jak obiecałam, przychodzę do was z nim i sobie zrobimy test. Ale zanim to, chciałabym wam tutaj, mam przygotowane, chciałabym wam przeczytać, co producent nam oferuje. Znalazłam, że jest on dostępny na Wishu, również na amerykańskich stronach, jak i na Allegro możemy go dostać. Troszkę pod inną nazwą, nie wiem, które z nich to podróbka, przypuszczam, że na pewno moje. A więc tak, producent zapewnia nam natychmiastowy makijaż, naturalny, doskonały wygląd. Mam nadzieję, że tak będzie. Błyskawicznie maskuje niedoskonałości, ciemne plamy i zaczerwienienia oraz wygładza nierówny koloryt skóry, zapewniając piękny, naturalny i promienny wygląd. W każdym bądź razie, producent zapewnia nas, że to jest lekki, nietłusty krem, zapewniający intensywne nawilżenie i odżywienie skóry. Już tam nie będę czytała, do czego służy gąbeczka i tak dalej, i jak to robić. Na Allegro kosztował on 50 zł. Wyglądał troszeczkę inaczej. Na Wishu kosztował chyba 15-20 dolarów, z tego co pamiętam. Więc przejdźmy do testu i sprawdźmy nasz krem. A więc zbliżyłam was do siebie, jak widać na mojej twarzy teraz jest dużo niedoskonałości, nie wiem, co jest tym spowodowane, czy zapycha mnie jakaś baza, czy kremik, czy jakiś inny podkład. Troszkę zmieniłam teraz kosmetyki, żeby sprawdzić, czy coś pomoże. Staram się nie nakładać dużo na buzię, ponieważ chcę, żeby trochę ta skóra poddychała. Więc nasz tutaj BB Cream może pokazać, czy da radę zniwelować moje zaczerwienienia. Mam już na buzi bazę od Too Faced, tą brzoskwiniową. Pokazywałam ją wam w ostatnim filmie, więc powinniście wiedzieć, która to jest. I zrobiłam sobie brwi, żeby nie tracić czasu. A więc otwieram nasz pudełko. Mamy tutaj dołączoną gąbeczkę, więc jej użyję. Nigdzie w internecie nie znalazłam, czy ona powinna być nawilżona, mokra, tak jak zawsze zwilżam gąbeczkę, więc nie wiem, czy mam ją zmoczyć. Na razie zostawiłam ją suchą. Najwyżej jak będzie się źle nakładać, albo po prostu nałożę pół twarzy suchą, a później drugie pół twarzy mokrą. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Mam już nasz cushion. Jest zamknięty fabrycznie, więc otwieram tutaj z wami. Wygląda to w ten sposób. Ma takie dziureczki. Tutaj jest taka jakby... Boże, jak to nazwać? Taka guma, przez którą wychodzą te dziureczki. Mogę tutaj wbić palec. Widzę, że jest bardzo jasny kolor. Nie mogę tego wstrząsnąć ani nic, więc po prostu użyję tej gąbeczki i zobaczymy, co się stanie. Więc wygląda to tak. Przyniosło nam tyle produktu, czyli kształt tych dziureczek. Myślę, że to jest bardzo mało, ale zacznę nakładać na twarz. I nie widzę różnicy jak na razie. Nie wiem, ile razy będę musiała to pijać w to. Ładny, delikatny zapach kwiatowy. Kurczę, powiem wam, że troszeczkę widzę różnicy, jakby to zakryło, ale... Ile ja będę musiała to pacać w tym. Troszkę delikatnie boję się używać tego produktu. Nie wiem, co mi się może stać po tym. No dobra, spróbuję nałożyć pierwszą jakby warstwę. Tutaj już mi się trochę więcej nabrało. No ma nie robić efektu maski, ale czy będzie robić jakikolwiek efekt? No jak na razie nie widzę żadnej różnicy. Troszkę więcej nabrałam. Próbuję drugą warstwę. No i niestety nie zakrywa to. A powiem tak, nawet na nosie, jeśli chodzi o pieprzyki, to mogę powiedzieć, że to w jakimś stopniu działa, ale teraz już naprawdę dużo tego wycisnęłam. Nie miało robić maski, ale producent tutaj nas zapewniał, że zakryje nam to niedoskonałości i zaczerwienienia. A ja na razie nie widzę nic, tylko szczerze wam powiem, że trochę czuję szczypanie tutaj w okolicy tych zaczerwienień. Nie jest to za miłe uczucie. Kurczę, chciałam, teraz wam powiem, że chciałam zrobić test trwałości tego BB Creamu, ale skoro go nawet nie widać na buzi, to ciężko robić czegoś test trwałości. Trochę sobie wjechałam na brew, ale mam nadzieję, że tego nie widać. No powiem wam, że nie robi to na mnie jakby z wielkiego wrażenia. Zbliżę się tutaj do lusterka. Coś tam jest, ale no niedoskonałości raczej to nam nie zakryje. Może jeszcze spróbuję trzecią warstwę nałożyć. Poproszę kamerzystę o z pierwszej szuflady puder Fenty i o pędzel duży.
Użyłam trzeciej warstwy. Po trzeciej warstwie wygląda to tak. Nadal widzę te zaczerwienienia. Miało to na mnie robić maski, więc też nie chcę tak dużo tego nakładać. To jest w końcu tylko BB cream. Nie wiem, jeszcze ciupeńkę wezmę i spróbuję na same te zaczerwienienia. No, powiem tak, że no, zredukowało to zaczerwienienia, ale nie w takim stopniu, żeby nie było ich widać, bo tutaj mam bardzo małe problemy skórne po tej stronie, a też je widać, więc się napacałam trochę. Myślę, że zostawię to już tak. Jeszcze wrócimy do podsumowania tego. Myślę, że przypudruję to teraz swoim sprawdzonym pudrem od Fenty. Delikatnie to przypudrowałam, żeby tak mocno się nie świecić w kamerze. Bardzo delikatnie, troszeczkę, żeby tutaj nie poruszyć tego spod podu. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało za kilka godzin. A więc tak to wygląda w ten sposób. Nadal widzę tutaj te niedoskonałości. Niestety jak przykrywam kremem, tym pudrem, to wychodzi. Mam wrażenie, że cały ten podkład mi się rusza. Trochę czuję, jakby piekła mnie buzia. Nie za dobrze się z tym czuję. Jest to takie dyskomfortowe. A więc teraz mamy godzinę 22:23. Więc wrócę do was za około 2 godziny. Mam jeszcze do nagrania jeden film, więc myślę, że przeżyję w tym BB creamie, że nic mi się nie stanie ze skórą. I wrócę do was z podsumowaniem tego podkładu za jakieś 1,5-2 godziny. Hej kochani, wróciłam do was z podsumowaniem. Długo nie trzymałam tego BB creamu na sobie. Na usta dołożyłam sobie od razu po zakończeniu tą pomadkę z Anastazji z ostatniego holu zakupowego. Nie chcę trzymać za długo tego. Minęły 1,5 godziny około. Mamy 23:46, więc już chcę zakończyć ten test, ponieważ nie dzieje się dobrze na mojej twarzy z tym oto podkładem BB creamem, więc zbliżę was do siebie i pokażę wam, o co mi chodzi. Zbliżyłam was do siebie tutaj, w tym załamaniu. Zebrał mi się ten BB krem, nawet puder tego nie uratował. Tutaj tak samo. Też mam jakieś dziwne zmarszczki pod nosem. Tutaj się zebrał w tych zgięciach. Nagrywałam TikToka, może za bardzo ruszałam twarzą. Tutaj też w zmarszczkach się on zebrał, więc nie wygląda to dobrze. Mam nadzieję, że wszystko widać, głównie tutaj widać to. On jest też taki lekko jakby zważony. Te zaczerwienienia wyszły na wierzch od razu praktycznie po tym, jak zakończyłam. Cała się świecę, nawet tutaj patrzę, jeszcze mam lusterko pod spodem, tutaj na ustach też jest najgorzej. Widać jakby to się zważyło w tym miejscu tutaj. A jeśli chodzi o pomadkę Anastazji, też nie wygląda ona za dobrze. Myślę, że jakiś błyszczyk powinnam na nią użyć. Oczywiście tutaj Ada wewnątrz się troszkę zjadła i tak ściągnęła mi mocno usta, jednak ona jest bardzo matowa. Co prawda jest ona dosyć trwała, bo jak dotykam palcem, to nie mam nic na palcu. Oprócz takich małych drobinek, trochę się kruszy i brzydko ściąga usta. Musiałabym spróbować jeszcze przy błyszczyku. A więc tak wygląda moje podsumowanie. Więc tak wyglądał test tego kremu. Nie jest on za dobry, nawet powiedziałabym, że zły, tłusty. Wyświeca się, zbiera się w zmarszczkach. Bardzo mi się nie podoba, więc raczej nie będę z niego korzystać, chyba że przy jakimś ekstra super challenge'u zostawię go na razie. Zobaczymy, czy do czegoś się przyda. Więc dziękuję wam bardzo za oglądanie mojego filmu. Zapraszam was na mojego Instagrama. Do subskrypcji mojego kanału, jeśli podobają wam się takie filmy. Zostawcie łapkę w górę pod filmem. I do zobaczenia w następnym filmie. Cześć!